tą książkę jestem z L17, a to jest czwarty odcinek z Five Life'a. W tym odcinku zobaczymy, czy coś wygrałem na FL Lotto. No i to jest taki odcinek, który informuje was, że powracam. No i ogólnie w piątce, bo GTA Online też może się pojawić. Oj nie, w tą stronę. Bo, znaczy, ogólnie ja już dawno chciałem nagrać coś z piątki, ale nie wiem jak teraz będzie. Normalnie jak nagrywam OBS, to wychodził film jakby miał, nie wiem, z 5 FPS-ów. Teraz innym programem testuję, no i zobaczę, czy to poprawi się, czy nie. Nie wiem o co chodzi. Normalnie wcześniej nagrywałem, a tu od jakiegoś czasu, bo jeszcze przed tym problemem z nagrywaniem, to mi w ogóle GTA nie chciało działać, ale to tam się okazało, że to jednak sterowniki karty graficznej nie były zaktualizowane i dlatego. No i ogólnie no, też przed chwilą nagrywałem, to skraszowało mi Rage MP, bo no też coś jest z tym Rage'em. Nie wiem co w ogóle co się dzieje z tą piątką, ale mam nadzieję, że teraz nie, to sprowadziłem auto. No ogólnie tu mam 8 level, 15k w banku plus te 400 co mam teraz. No i i tego Emperora, no. Możecie napisać w komentarzu, jakie auto mam kupić, jakie polecacie. Mogę dorobić, znaczy na pewno muszę dorobić, bo za 15k nic nie kupię. Ręczny i patrzymy. Patrzymy, no, dawaj. A, czekaj, o 19? To ja chyba jeszcze nie sprawdzę. A nie, bo już mi... A, to nic nie wygrałem, no lipa. A jakie było? Nie, to no... 21 tysięcy, o kurde. Duża pula. No, ogólnie no to przez ten czas, co... nie grałem, to naprawdę tyle dodali. Może nawet marihuana. Wiem, że to jest już stara aktualizacja, no ale ja ponad rok nie grałem, bo jakoś chyba kwiecień, maj nagrywałem Five Life'a. Więc no, trochę minęło. I jakąś pracę dodali, sadownik, nie wiem czy jakąś jeszcze, ale no na pewno będę chciał wbić, bo to jest jakoś, czekaj, filmpunek to jest utworzenie i tutaj jest kręcenie, czyli suszenie plonów od 20 poziomu i tworzenie sadzonki od 15, więc muszę mieć ogólnie 20, żeby sadzić i wysuszyć, sprzedać. Ale to jest ponoć bardzo dobry biznes, więc na pewno będziemy iść w stronę marihuany na jakieś większe skale, nie tam z 5 drzewek, tylko najlepiej od razu z 50 czy coś takiego. No ale na razie muszę te level wbić, bo dopiero jest 8, 20, też 19 leveli, to jest strasznie dużo. No kafejkę internetową też dodali. No i ogólnie telefon też zaktualizowali. Bo tak, no nie wiem co, czego nie było, ale na pewno coś, jak patrzyłem, to dodali, ale zapomniałem. Umiejętność, jakie mam tu umiejętności? Aha, chodzi o poziomy, no tak. To już drugi mam magazynier i konwojent. No ogólnie jest dzisiaj dobre zadanie, bo tylko zarobić 3500, a nagroda jest 1200 i 400 expa. Ten expo najbardziej mnie kusi, żeby zrobić to zadanie, bo tam pieniądze, co tam, na długo się nie zarabia na tym, ale gorzej właśnie jest z tym expem, bo tu jest, wolno leci. Trochę pracowałem na konwojencie, ale mnie w sumie wciągnął taksi. Dużo się nie zarabia, bo tam po 20 czy jakoś tak, ale no przyjemna praca. Na pewno, bo ten konwojent mi się już znudził. Nudny. A na taksi, a tam nawet na taksi dobrze level leci. No. No dobra, no to z tego filmu już będzie wszystko. Ogólnie timelapsy z zarabiania też chyba pojawią się.
No to możecie wbić na Discorda, na Twitcha, na kanał z farmingiem, grami mobilnymi. No i cześć!